Ponad 500 pątników wyruszyło w poniedziałek w międzynarodowej pielgrzymce pieszej z Suwałk do Wilna. To osoby z Suwałk i okolic, ale też przyjezdni z całego kraju. Jak mówią, pielgrzymują, bo mają za co dziękować i o co prosić. Najmłodsza pątniczka, Hania, ma nieco ponad miesiąc i nie tyle idzie, co jedzie w wózeczku. No, urodziła się nie tak dawno, bo ponad miesiąc temu. Jest takim trochę naszym cudem małym pielgrzymkowym, ponieważ poznaliśmy się na pielgrzymce w roku pandemicznym. No i to jest nasza druga już pociecha. Idziemy dziękować. No, chociaż ten jeden dzień. No, podziękować Panu Bogu za hojne dary, którymi nas obdarza codziennego, dnia codziennego. No właśnie na tej pielgrzymce można znaleźć męża, żonę. Tutaj są te młode pokolenie, jest przykładem. Marta znalazłaś męża, Miłosz znalazł żonę. Więc to też jest bardzo piękna idea nad pielgrzymki. A oprócz tego to idziemy się modlić. Modlić się i to dzisiejsze hasło to jest oczywiście Święta Rodzina i modlimy się za nasze rodziny, za pokój w naszych rodzinach, ale przede wszystkim za pokój na świecie. Mamy na Śląsku, przyjeżdżamy tu, wracamy, znowu mamy następną pielgrzymkę, później znowu mamy następną i tak. Rok kończy się we wrześniu, bo ostatniego września jest ostatnia pielgrzymka górska, no szlakiem świętej Kingi, 4 dni się idzie, piątek, sobota, niedziela i wtedy kończymy sezon pielgrzymkowy. I od maja zaczynamy na nowo. Jak mówi ksiądz Michał Słojewski, salezjanin z parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach i kierownik pielgrzymki, pątników przyciąga m.in. możliwość spotkania Polaków mieszkających na Litwie. Spotkania z rodakami to dużo emocji i pozytywnych wrażeń. Na Jasną Górę pielgrzymuje wiele osób. Jest dużo tych pielgrzymek z różnych diecezji. Pielgrzymka do Wilna jest wyjątkowa, bo Matka Boża jest wyjątkowa w Wilnie. Ona jest troszeczkę inna, jest bardziej bliska człowiekowi. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, myślę, że ta możliwość spotkania z rodakami mieszkającymi na Wileńszczyźnie też bardzo dużo daje. Posłuchać historię, zobaczyć jak tam żyją, powymieniać się historiami rodzinnymi, poznać nowych ludzi, zobaczyć jak rodacy tam mieszkają. To myślę, że to też bardzo mocno przyciąga i daje takie poczucie, że my jako Polacy jesteśmy wielką, wielką wspólnotą, która żyje nie tylko tu w kraju, ale także poza jego granicami. Pątnicy w ciągu 10 dni przejdą około 260 kilometrów. Do Wilna dotrą 24 lipca, gdzie wezmą udział w uroczystej mszy świętej przed cudownym obrazem Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie. Na początku drogi pielgrzymom towarzyszył ksiądz Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy diecezji ełckiej. Życzę pielgrzymom dużo sił, motywacji, radości z pielgrzymowania, nawiązywania wielu relacji, przyjaźni, aby ten czas rzeczywiście był czasem owocnym, przeżytym pobożnie i też by zmieniał nas na lepsze, byśmy wracali właśnie z tych pielgrzymek umocnieni.